No ja mam okno ogromne za sobą. I niestety jest to duży problem. Kurna. Jaki Rambo tutaj stoi w ogóle. Tego Brauma z armorem to ale bym kochał. No ale niestety. What is that in the background on top of the fridge? You have a Red Bull fridge, I'm jelly. You mean this? Type an exclamation mark wheel, my friend, and you'll get to know. You will get to know very fast. Dobra, miałem zmienić filtr. A tak jak wyznają sobie graficznie w tej chwili, bo to przejście może jakieś inne, ładnie to wygląda? Nie no, wszystko standardowo. W sensie, mam po prostu ultra ustawienia, wszystkie najwyższe i tyle. Co ja chciałem? Możemy tak zrobić na razie. Co ja chciałem? Aha, zmienić filtr. Daridim, did you type in... Yeah, I did type in wheel, okay. Ooh. Okay. Dobra, to robimy tak, o. To jest nasz early game carry. Ile to jest golda? To jest 5, to jest 8. Jak wygramy rundę, to sprzedajemy talię. Nie wygramy, to trudno. Ale powinniśmy wygrać, mówię wam tyle. No, siema. Tylko, że ja jeszcze mam Renektona i... I Mountain. Słuchajcie, chyba się zapowiada, że nie będziemy grali berserkerami. Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Ja nie wiem, panie. Nagle dwa sajony wpadają. Co ja mam zrobić? Ten jaki damage teraz będzie kręcił. No nic, no trzymamy te sajany, bo nie ma sensu przez tego nie trzymać. Wiesz, co jest śmieszne? Ta muzyka z Diablo 2, słychać, że ona ma 20 parę lat. Ile ma Diablo lat? W którym wyszło roku?
2000, nie? 20 lat powinno być, tak? Dobrze pamiętam? Niech ktoś sprawdzi. Produkcja tej muzyki no nie jest na najwyższym poziomie. Ale ma klimat. O nie, trafiliśmy tutaj akurat. Diablo 1 to 1996, tak, ale to jest muzyczka z drugiej. Mając lepsze słuchawki, to się da poznać, że to nie jest muzyka najwyższej jakości. Nawet nie trzeba mieć jakichś super dobrych słuchawek. Po prostu słuchać, że mix i mastering pozostawiają wiele do życzenia. Wyglądasz jakbyś miał tatuaże? Nie rozumiem. Those channel point rewards time out a mod for half an hour, no? Yeah, yeah, yeah. You have something like that. Jaki był twój największy win streak? W Twitch Rivals jak graliśmy, to zrobiłem wina 22 win streak 100% HP. Kamerka coś fiksuje? Nie, jestem po prostu zrobiłem sobie tatuaż na gębie też. Proste. Łezkę pod okiem? No, a mumu za mnie. Kurczę, no szkoda, że stracimy ten jeden golda. Wszystko przez to, że musieliśmy wziąć talię na karuzeli, więc nie poradzimy. Nic nie poradzimy. Ale rzeczywiście filtr trochę przesadziłem z tym filtrem. Bo lepiej. A ten kolega co? Piąty level. Okej, mistrzu. Para, 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 pa. W sumie stwierdziłem ustawienie, bo Kiana tylko zultuje jedną postać, no, ale jest okej. Zeska. Kurde, no Ragebait można, nie wiem. Pam, para, pa, pam.
Dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Chyba drugiego Saiyana wstawię na razie. Przyda... Nie, trzeba było Brahma zostawić, tak sobie myślę. Spierdzieliłem. Kurde, no. Trzeba było Brahma już kasować tutaj na Montaigne. Dobry soldier, tak w ogóle. Znowu zajebisty soldier. Druga Kindred. Ciągle nie możemy trafić żadnych wardenów. Z wardenów, kurde, nie, no, trzeba było zatrzymać tego Brauma, jestem naprawdę... Braum i Malphite, przecież będziemy tym grali. Jestem debilem. Czemu ja nie zatrzymałem tego jednego Brauma? Good morning from Portugal. Hello, Himkani, how are you doing? Today is a Polish day, by the way, sorry for that. Tak, Hand of Justice się stakuje. W sensie może mieć dwa razy ten sam efekt, może mieć dwa razy albo różne. I'm learning Polish, so I get some of it. Really? You're learning Polish? That's a brand new sentence. Reddit. No, mógłbym przesadzić trochę i zrobić dwa razy Rage Blade'a. Wolałbym QSS-a. Szczerze mówiąc. Ale chyba sobie po prostu przesadzimy ładnie. Ty, ale poważnie, żadnego ordena. No dobra, no orden się nie liczy. Siema, Willem. Jakie itemy się opłaca stakować, no to jest bardzo zależy od tego, jaką masz kompozycję. Wiesz? Nie będziemy grali Kindred i tak. O, ale beka.
A ten kolega ciągle bez Azira, o, mnie fart. Będziemy trzymać tego Azira, bo chcemy zrobić z tego. Jak tylko jedna, jeden, tylko jeden gracz ma z jednym Azirem. No to jest właśnie problem z CC. No nieważne. Hand of Justice. Dał mu z 200 AP, bo 300. Czy Azir nie dostał nerfa? No dostał nerfa, dlatego potrzebuje przedmiot na manę. Bo przedtem zaczynał z 70, a teraz zaczyna z 50. Dwa razy Hand of Justice z Rageblade'em też jest okej. O, Zeferek jeszcze. Giciowo. Chyba będziemy slow playować. Dobra, jeden roll. O. Idealnie. Kurde. No dobra, kupimy go na razie. Tak, nie mamy czwartego jeszcze Wardena. Ktoś gra z Zephyrem z tyłu? O, kolega chyba wyszedł z gry. Dorzuć karmę? No jak dostaniemy karmę, to dorzucimy, ale na razie nie mamy karmy. Coś nie możemy trafić. Pam pam barara pa. No dobra. Miecza nie ma. Armor nam zabrali. Co
weźmiemy sobie pasek, wreszcie tego trapklama zrobimy. Nie, czemu w Azir... Ojejku. No to jest właśnie problem tylko z tym buildem, że jak mi Azira trafią, no to jest Lipton. Bo nie mamy Kerego wtedy. Tarek 2, level 7? No, bardzo typowe. Muszę posprawdzać Zefyry. O, jeszcze Monty nam wjechał tutaj. Git. Powiem wam szczerze, nie jestem przekonany, czy Braum jest lepszy, znaczy, czy Amumu jest lepszy niż Braum. Ile jest brandów tutaj? Jeden, ale brązowy, to tam nic nie robi. Kurde, no nie wiem. Zostawimy tak. Shojin na karmę? Nie, no tu lepszy. Co myślę o sezonie trzecim? Nie mogę się doczekać. Się leczy. Nie leczy się. Ale wystarczy, żeby wygrać. O, dobra. Mamy bardzo dużą przewagę HP, więc sobie możemy pozwolić na rolowanie, żeby zdobyć ten trzeci level postaci. No, ale coś ich nie ma. Teraz możecie się zapytać, dlaczego otrzymam na przykład 3 kijany dodatkowe. Polega to na tym, że jeśli zdobędę na przykład złotą kijanę, to wtedy zwiększają się szanse na złotego Azira, bo już nigdy nie będę miał w sklepie kijany. A to jest naprawdę bardzo dużo. Więc generalnie opłaca się to trzymać. Szczególnie w takiej sytuacji, gdzie ja po prostu mam bardzo dużo HP i nic mi nie obchodzi w sumie. Czemu tych debilu chodzisz?
O, jest Azir. Azir! Kuźwa. Widzieliście jakiś rzeźnik? No, zabij tą Vayne. Chociaż zabij Lux. Aha, ona nie atakuje, jak robi ulta. Jesteś bezużyteczna. Znaczy, problem z Azirem jest taki, jest randomowy. Czasami zabije wszystkich, czasami nie zabije nikogo. I to tyle. Nic z tym fantem nie zrobisz. Zostaw... Blrrr. Tak lepszy niż Brand? No Brand to w ogóle jest as. Rzucę tu ulta. O, zniknął. O nie, sorry, sorry, moja wina, zniknął mi ult. No niestety, tak czasami bywa. Ktoś dostał Zephyra, nie? Który cwaniak dostał Zephyra? A, nie wiem. O, patrzcie, kto dostał Montaigna. No ale level 2 Taryk, to co ja mam zrobić z tym gnojem? Widzieliście co? Widzieliście co tu się stało? Widzieliście co tu się stało? Szkoda tylko, że przez to, że rzucał żołnierza, to się nie leczył, bo już potem nie potrzebował żołnierza, mógł tylko już sam atakować. O, znowu trafił sobie Malphite'a. O, niestety. O, ale... Wyszedł ten Taryk, powiem wam. Jakie walki w ogóle! Ty no beka stulecia! Do other items stack like Gensu, like Shoujin? Yes. O! Jeszcze trochę atak speeda. Jeszcze troszkę. Czekajcie, ten z Tarikiem zginął? Nie, nie zginął. Dobra, poczekamy. Chyba nikt nie będzie mi kradł Azirów, nie? Tak, mam nadzieję. Dostali Zephyry jakieś? Nie. To git.
Okej, okay. Useless. Azir sobie zespawnował. Zespawnował sobie soldiera przy Vayne i nara. Madara zaraz zrobimy losowanko. No błagam. No błagam tej. Para. Triple. Brakuje jednego Azira. No kurna, a zacznij. Nie dam radę, przecież wygram tą grę teraz. I co mam zrobić? Co mam zrobić, biedny? Że no, nawet Zephyra nie ma. Że nie będę intował. Chyba, że będę miał bardzo złe RNG, no to tam wtedy się nie stanie, ale szczerze wątpię. Jest jeszcze Janna, jak mu... A, czekajcie, nie, uleczył się jednak. Chyba dużo damage'u zadał ten Azir. No i co? I dupełkę, nie zrobiliśmy sobie, kurde, Azira złotego. No szkoda.